Siemaneczko, drodzy Luiska, z tej strony wasz strateg, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii pod tytułem Darkest Dungeon, najmroczniejszy loch. Tak, drodzy widzowie, postanowiłem nagrać coś nowego. Spokojnie, nie zapominam o serii Total War, jak i Dead Space. Spokojnie, spokojnie, proszę się nie denerwować. Gra wydawnictwa Red Hook, studia, oczywiście, studio Red Hook jest odpowiedzialne za tytuł, no za stworzenie tej gry, a twórcą, jakby ktoś był ciekawy, to jest Taylor Sigman. Mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia i nazwiska. Spokojnie, za to mi nie płacą, za reklamowanie, nie bójcie się. Co trzeba wam wiedzieć? Ja postarałem się nagrać wam takie jakby prolog, można to nazwać prologiem, bo to jest jakby przedstawienie całej sytuacji, dlaczego się tutaj znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. I co jeszcze takiego wartego jest uwagi na samym starcie. Ta gra na pewno nie lubi współpracować z programem do nagrywania i stwarza czasami dziwne problemy, dlatego czasami będę minimalizował sobie grę i będę patrzył, czy dobrze się nagrywa. Jeśli obraz będzie na przykład przesunięty, coś takiego i nagle będzie już dobrze, to wiecie, że ja musiałem to poprawić, bo tak jak mówię, ten oto właśnie tytuł nie lubi współpracować z programami REC, tak? I co jeszcze takiego mógłbym fajnego wam powiedzieć? Tu jest bardzo fajna mechanika. Kojarzycie XCOM? Kojarzycie tą losowość? Tutaj macie to samo, drodzy widzowie. Nie musicie się wcale bać, że cały czas będzie wam coś wychodzić, bo za każdym razem, jak rozpoczniecie nową kampanię, to będziecie mieli na start innych bohaterów, inne w ogóle losowania, uszkodzeń, nic się nie będzie powtarzać, choroby nie będą się powtarzać. Tutaj mamy do dyspozycji właśnie choroby, cechy negatywne, jak i pozytywne. Mamy tutaj ekonomię. Trzeba wam wiedzieć, że próbowałem już, właśnie przez to, że ta gra nie lubi współpracować, jak wcześniej powiedziałem, z programami różnymi do nagrywania, to już aktualnie nagrywam to po raz siódmy? Tak, chyba po raz siódmy nagrywam już ten tytuł, a raczej próbuję pierwszy odcinek nagrać po raz siódmy. I patrzcie, widzicie, miałem 0 na 104 osiągnięcia, a aktualnie mam 9. Więc, jak widzicie, nie kłamię. Uwierzcie mi, ja nie ogrywam tego. Spójrzcie, kampania jest czysta. Trzeba wam też wiedzieć, że kiedyś próbowałem oglądać Darkest Dungeon, ale obejrzałem jeden odcinek, obejrzałem jeden poradnik i to tylko pozwoliłem sobie posłuchać dwóch porad. Bo myślę sobie, że hej, skoro chcę to nagrywać, to po co mam sobie oglądać to dalej, tak? I z tyle co wiem, to na początku między innymi nie opłaca się inwestować w bohaterów, póki przynajmniej trzeciego poziomu prawie nie zdobędą. I chcę jeszcze coś... A dobra, mniejsza z tym. Za dużo gadam. Jeśli ktoś jest ciekawy... Czekajcie, ja to usunę. Jeśli ktoś jest ciekawy, na czym polega różnica tych poziomów, ja już nie chcę po raz siódmy czytać tego, więc niech ktoś sobie to zatrzyma, jeśli jest ktoś ciekawy i sobie przeczyta. My zagramy sobie na poziomie jaśniejący. Uwierzcie mi, to jest niby poziom normalny, czyli taki łatwy, ale ja bym go zakwalifikował pod poziom trudny, wiecie? Tutaj macie hard, a tu very, 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 very hard. W skrócie, nie? Więc dobra, ja biorę tutaj poziom jaśniejący. Jeszcze nazwę sobie ten save, że gdyby naszła mnie ochota grania sobie poza programem do nagrywania, to żebym mógł sobie to śmiało ograć. Okej, dobra, ja się wyciszam i widzimy się po krótkim filmiku. O, nie wyszło. No, teraz o. You will arrive along the old road. It
winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Dobra, czekajcie, ja zobaczę. Dobra, nic się nie rozjechało. Jeśli chodzi o obraz, wybaczcie mi za rozjechanie tego dźwięku, ale tak jak mówiłem, będę minimalizował momentami, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ładnie, dobrze. To raz. Dwa, jeśli oglądaliście, powiedzmy, intro tej nowej serii, to wiecie, że my jesteśmy jakby nad... jesteśmy... następcami, jesteśmy członkami jakiegoś tam rodu, który został przeklęty, a naszym głównym zadaniem jest zniszczyć to zło i dopilnować, by nasza rodzina z naszej rodziny została zdjęta klątwa. O, dobra, ja już się zamykam i przechodzimy do gry. Jak widzicie... Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Super, stracił, już wskoczył. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Troszeczkę krwi, ładnie. Dobry krzyżowiec. Jesteś dobry, dobry. O! No i teraz troszeczkę krwi powinno ci. Great is the weapon that cuts on its own. Jeśli ktoś jest ciekawy, to niech sobie to zatrzyma i czyta. Ja już to po raz któryś nie chcę czytać. Glittering gold. Ja sobie wymyśliłem tak, że to właśnie oprych będzie u mnie tym, który jakby będzie otwierał wszystkie skrzynki, rozbrajał pułapki i tak dalej. Tak? W tej grze mamy coś takiego jak stres. Jeśli stres nam podwyższy się do 100, to wtedy możemy mieć. Pojawi nam się test sprawności naszego umysłu. Tak to ujmijmy. I albo pojawi... Nie mogę się wysłowić, widzicie? I albo pojawi nam się cecha negatywna, albo cecha pozytywna. To jest już mocna losowość. Takie postacie jak Obryk, Abomnita, czy coś takiego? No to zaszalałeś. Inaczej. Każda postać, która nie jest religijna, ma dużo mniejszą szansę na... Na to, że... Na to, że dostanie cechę pozytywną, jest większa szansa wtedy na cechę negatywną. Jeśli jest to postać religijna, to jest na odwrót. Nie, to jest 50-50, sorry. Ten bandyta mnie denerwuje. Oczywiście, jak wrócimy z misji do naszej osady, to możemy pozbyć się tego stresu, ale to kosztuje. Niestety, i kasę, i czas. Okej. Ja tej skrzynki otwierać nie będę, bo tu jest zaraza. Very sorry, ale nie.
Super, nasz rycerz ma poziom 11 stresu, a nasz oprych 3. Lepiej być nie może, normalnie. Lepiej być nie może. Dobra. Przyspieszmy to ładnie. Oczywiście po misji dostajemy kolejne cechy. Tylko takie cechy, które będą już na stałe. Możemy je wyleczyć oczywiście. Strach przed ruinami. 20% obrażeń od stresu w ruinach. Jak fajnie. A ty skucha, minus 5 do celności. No to fajne cechy mi się trafiły. Lepiej być nie mogło, nie? Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Trinkets and charms gathered from all the forgotten corners of the earth. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Most will end up here, awaiting merciful oblivion. Naszych poległych bohaterów. Dobra. In time, you will know the tragic extent of my failings. Dobra, ja chcę już wyruszać. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Ciebie damy tu i ciebie damy tu. To jest dla kogo? Ile ty masz uniku tak w ogóle? 0. Minus 2 ci dawać. Niestety innej misji nie ma, więc weźmy sobie to i tak. Dużo pochodni trzeba kupować. To jest właśnie ta druga porada. No. Ja sobie 10 kupię. Nie, jedna łopata. Jedna łopata. 12 sztuk żywności sobie kupię. Lecznicze zioło. Wiecie co? I tak dwa bandaże. Dobra. Wyruszajmy na naszą pierwszą przygodę. Ale patrzcie, jakich odważnych, może wręcz głupich bohaterów mamy, nie? Komu by się chciało iść w najmroczniejszy loch, nie? Ciekawe, jestem ciekawy, czy mają ustaloną stawkę. Co zdobędą, jeśli. What? Wy już dostaliście na start strach? Naprawdę? O mój Boże. To jest żenada. No za... Co jakiś czas nam spada ten poziom świata i naszym zadaniem jest pilnować, by ten poziom nie spadł. Poniżej krytyki, powiedzmy. Wealth to, nie? Beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Błagam, zaskoczenie. Nie weszło. O, ale my jednak pierwszy zeszliśmy. To jest fajne. Ulecz zarazem. A siebie ulecz zarazem. To mi się fajny trafił badacz zarazy. Cool. Do tej pory akurat trafiałem na 4-5. Press this advantage. Give them no quarter. Wow. A trifling victory. Do tej pory dostawałem badacza zarazy, który tylko zatruwał. A teraz mam badacza, który umie spowodować krwawienie. Jak i zatamować, tak samo leczyć zarazę, wow. Wcześniej nie dostawałem wojowniczki, kapłanki, a teraz dostałem, uhuhu. Wyśmienicie, wyśmienicie. Czekaj, 95, no nie jest źle. No a jak zwykle teraz im się stres tutaj podwyższy. Właśnie, 43, 41, 20, 31. To jest
88. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Yes, są zaskoczeni. W momencie, gdy przeciwnik jest zaskoczony, nie ma... To nie on zaczyna, tylko my jako pierwsi zaczynamy w tej turze. Najważniejsze jest, że ja chciałbym strasznie tego gościa zatruć. Tak, on musi paść jak... Ale jest odporny. Łoki. Kumam czacze. Back to the pit. On musi paść jako pierwszy, bo... No właśnie, patrzcie. On zwiększa stres o 20. Ma też czar, który zwiększy o 30, ale nie chciałbym go zobaczyć. Uwierz. Może też przestawiać i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz spróbuj go zatruć. Albo ją. Musiał mieć akurat taki przeciwnik, który jest odporny, nie? No dobra, mniejsza z tym i tak jest już martwy. Wylecz go. Ładnie. Leczenie plus 5, udało się. Executed with impunity. Ładna egzekucja, bardzo ładna. Ja mam 78, dobra. Dużo mamy. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Oczywiście jak mamy dużo światła, jest też spora szansa na to, że ten. Że. Nie no, gościu. Dobra, i tak nie ma fajnych nagród, więc. Okej, dobra. Tak jak mówiłem, są tutaj też cechy wrodzone. I właśnie krzyżowiec pokazał wam jedną z nich, nie? Dobra, zatory, błagam, niech się zatory. A akurat ten jest odporny. Trafili mi się okultyści. Odporni na w ogóle zatruwanie życia sobie. A ten jeszcze pudłuje. Ładnie, 14, gościu, szacun na wsi. Czyżby w pierwszej rundzie było nam możliwość zobaczenia właśnie testu wytrzymałości naszego mózgu? Their formation is broken. Maintain the offensive. I zwiększy sobie. A unik. Oprych, szacun, normalnie szacun. Ja nie chcę używać bandaża na razie. To jest tylko minus 1 HP, nie? Może uda się go ją ogłuszyć. Wow. To mi się dobra okultystka. Kapłanka trafiła. Zatruj ją, błagam, zatruj. Jest. No i teraz bye bye. A death by inches. Super, to ty otwierasz skrzynkę, mój drogi. Ale to pułapkę. Prawie nie. Idziemy dalej. Proszę, zadowolony. To pułapka, joho. Ale ty, krwawienia i HP nie dostałeś. Czyli unikłeś. Super. Patrzcie, jak tym postaciom ten stres idzie. Normalnie... Nie wytrzymię po prostu. Zawsze szedłem w tą stronę, nigdy w tą. Zobaczymy, co tu będzie. Pułapka. Cruel machinations spring to life. With a singular... O, i beznadziejność. No to super. Matka przyłożona, o, no to żeście przyznała. Tu jest właśnie to udręczenie. To jest cecha negatywna, która jest... Jeśli jej nie wyleczymy, będzie cechą wrodzoną, tak? Na razie będzie nam tylko przeszkadzać. Dusznika musimy za wszelką cenę się pozbyć. Zatruj to, błagam, zatruj. Jest, zatruł, okej. Okay.
Jaki w ogóle mamy czas, drodzy widzowie? A ja stopera nie włączyłem. Easy. Sprzeczka. Na oprycha najlepiej. Nie, oprycha. Lecenie drużynowe ile? Od 1 do 3. Gościu, czemu tylko 8? Dałbyś 10. Teraz 8, ok. Błagam z Ringo. Dobra, czyli na tej turze będzie po kuszniku. Krytyk. Ładnie, ładnie. Tak jak mówiłem, ona będzie teraz przeszkadzała jak nie wiem co, ta postać. Super. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Dobra, super. Pozbyliśmy się stresu. Czyli też nie pozbyliśmy się beznadziejności, okej. Jest zwiat. Tu będzie skarb. Nie, tu będzie jakiś obiekt. Finding the stuff is only the first test. Czekaj, a woda księżna wyleczyłaby to? Nie, nie wyleczy. Wiecie, mieliśmy dwa, więc... Przez to, że szliśmy do przodu, jej podniósł się stres. Najlepiej byłoby ją tak spoliczkować, żeby dała za wygraną już, nie? Żeby się uspokoiła. Tylko nie miał, żeby mu w cechach głodomora nie wskoczyła. Jej, ukończyliśmy misję. Super. Co to jest? Przeszkoda. Nie, nie, dzięki. Nie. Ja już wracam. Dobra, czyli 3000 zarobiliśmy i zdobyliśmy jeden portret. Juhu. Teraz zobaczymy, jakie nam cechy wskoczą. Strach przed potworami. No super. Szabrownik zatoki. O, to już ci się przyda. Nienawiść do potworów. Super. Okej. Żyłotność. Szans na cnotę. Okej, to mi się podoba. I miłośnik procentów. Kapłanka miłośnikiem procentów. No. Tragedia. O mój Boże. Tragedia. To mi się cechy trafiły. Myślę, że jeszcze jedną przygodę zdążymy sobie zrobić. Years, an eternity, and we were rewarded with madness. Na pewno muszę nowych sobie zwerbować. Czekajcie. Fresh kegs, dochodzenie stresu, okej. Promise solace to the weary and broken alike. Na pewno najpierw diligence. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. Tych tej postaci nie miałem, Arlekina też nie miałem. Cool, po prostu cool, drodzy widzowie. Do trzech, tak, to by mi się przydało. I nic więcej już nie ulepszamy. Nie, to nie ma sensu. Na pewno, czekajcie, ja muszę... A, tu jest strażnik, okej. Okay. Czekajcie. A ty mógłbyś tak... Czekaj, ty jaki masz? Demonomania?
Okej. Tych cech dopiero będziemy mogli się pozbyć w momencie, kiedy odblokuje nam się Lazerta, tak? Więc dobra, wyruszamy na kolejną przygodę. Ukończ 100 bitew w sal. To mi się może nie spodobać. Badacz zarazy. No, kielich miłości. I znowu buty? Odpada. Biorę to. Czyli bierzemy teraz Arlekina i łowczego. Nie wiem, czy łowca to jest strzelec, czy kto? Biczownik. W mieście odresowuje się wyłącznie dzięki samobiczowaniu. Jocho, ale się cieszy. No. Spoko, dobra, kupujemy zapasy i lecimy. I 12 sztuk żywności. Jeszcze jedno ziółko. Dwa bandaże. Chyba tyle, wiecie? Lecimy! Nie ma czasu do stracenia. A właśnie, miałem sprawdzić, czy to się nagrywa, ale dobrze. Tak, dobrze się nagrywa, okej. Może w tym momencie teraz się dźwięk rozjechać. Ostrzegam. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, foreign. Jaki... wow. Tutaj to ja nie byłem, drodzy. Tędy byśmy poszli sobie, wiecie? Ty lubisz czytać. Więc może kto wie. A fortune waiting to be spent. Czyli kawałek historii już poznaliśmy. W tym momencie. Ale idźmy, idźmy, idźmy. Krzyżowiec tylko nie wpadnie w stresie, dobra? Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. O, udało nam się, super. Tu czeka nas bitwa, przejdź do sali z bitwą. I tu jest jakiś obiekt. Dobra, chodźmy. Pani, chłopaki już by tędy szliście, no ludzie, bez żartów, błagam. Patrzcie, jak szybko im stres skakuje, no ludzie, to... A jeszcze jak dojdzie walka, to błagam ja was. A handsome reward for a task well performed. Super, jak pająki są zaskoczone, to zdradzę wam, że jest szansa na wygranie. One dość groźne są, uwierzcie mi, dość groźne są. Podcięcie może? Żniwa, robi mi żniwa. Nie lubię cię. Be gone, fiend. I zostaw nam łopca. Executed with impunity. Nie no, ten ogier to mi się podoba. I teraz pająk się na nim skupi. Wiedziałem. A, ale oprych jest winny. Another one falls. Ja bym na miejscu tego pająka już sobie zwiewał. Turn, 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 turn. Another abomination cleansed from our lands. To mi się podoba. A to pułapka i jestem. A nie no, ten obrych coraz bardziej mi się podoba. Przeszkoda z obiektem. No dobra, idziemy. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Nienawidzę tego, a pochodni coraz mniej mamy.
U tych dwóch trzeba pozbyć się, mówię wam, z tych dwóch trzeba się pozbyć. A to co tutaj? Słabo. Unik! Błaga! Nie, i teraz on będzie. A, fiu. Dobrze, nie ją wynieść. Ja teraz obszerowo zwiększę każdemu stres. Mi się tak nie podoba, drodzy widzowie. Mi się tak. Pozbądź się go. Krytyk, ładnie. Dobry piesio, dobry. I jakby za każdy krytyk dostajemy fajne bonusy. Mogą to być fajne, ale nie muszą być, ostrzegam. A ten padnie, padnie, super. O, Relekin. Dobry jesteś. Confidence surges as the enemy crumbles. Czemu tak są, gościu? Pozbądź się go. Jednak łopca dobrą jest. Podoba mi się. No, chce mi się podoba. Sorry, ale musisz. Nie ma, że boli. Tanatofobia. Co to jest? Jeszcze nie na tego kliknąłem, co trzeba. Plus 20 obrażeń. Plus 20% do obrażeń od stresu, jeśli PZ poniżej 50%. No to super. Jakie jeszcze to przeszkody na mnie czekają, no? Tylko niech tam nie będzie pochodzi. Fiu. Nic nie ma, okej, okay, fajnie. 64. Więcej pochodni mogę kupić, wiecie? Więcej pochodni mogę kupić, ja. Dobra, szybko zawracamy. Idziemy, 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 idziemy. 94, okej. Okay. Nie podoba mi się to. Czyżby nasza ekspedycja miała się zakończyć fiaskiem? Gościu, coś ty zrobił? Jaką ty masz cechę? Obsesja na punkcie normalności, obsesja na punkcie zjawisk nadprzyrodzonych. Coś mam takie... Ale unik, to się liczy. Maszerujmy, przyjaciele, nic się nie stało. Okej, okay, rozumiem, kumam. Kumam czaszek, chłopie, kumam. Teraz szybko przejdźmy dalej. Unik, błagam, unik, unik. Zaraz to oprych nam spanikuje. Pff. Ostatnia pochodnia. Nie są zaskoczeni. Dobra. Kolejny nam zaraz wpadnie w panikę. 99, jaki fuks. Jaki fuks. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Nie no. Czemu? Czemu? Zaraz mi dwóch padnie. Niestety szkielety nie krwawią. Fiu. Skupcie się na rycerzu może wszyscy. Proszę was. Trzy HP zostały i sprawdzanie woli bohatera. Uuu, skupienie. A moment of clarity in the eye of the storm. Potęga cnot. Dazed, reeling. Jest uwrót śmierci. No to mam psikichny. Żadnego medyka, a oprych by mi się przydał, wiecie? A mówiłeś, że żadna kula nie minie celu, nie?
Masz coś na leczenie? Powiedz, że masz coś na leczenie. Jest, dobra, nie będzie już kuszącej czary. Kolejny mi zaraz padnie, no ludzie. Była... Dobra. Wrota śmierci, już skinął. Uspokój ich muzyką, błagam. The blood quickens. Press this advantage. Give them no quarter. Może to jednak wygramy. Bye bye. Ładnie. Teraz atak dystansowy. Spotęgujmy to. Ładnie. Mamy pochodnie, jednego mam wrót śmierci, drugiego tak samo i trzeciego praktycznie. Jedynie krzyżowiec się trzyma jako tak. A ja mogę... rozpalić, jej! Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Mało żywności mam. Ma ktoś coś do leczenia? Błagam, błagam. Leczenie, leczenie. Ja nie mogę. Używamy święconej wody. Dobra, odpocznijcie. And now the darkness holds dominion. Black as death. Patrzcie, jaki minus. No. Trzeba jednak wartę wystawić. Łopie trawę reszty, jeśli nie chcesz marnie skończyć. Wrota śmierci. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Dobra, bye bye. Iż. Teraz nasz dostanie zawału serca. Śmiertelny cios i nie jeden z naszych. Wszyscy chwalenie, super. Musimy się zamienić miejscami. Ja źle to widzę, źle to widzę. Wszystko kolejne chwalenie. Akurat musiał mi się trafić ten moment, że... This is how a life is taken. Akurat musiał mi się trafić ten moment, gdzie ten... Zaraz może mi zginąć. Dwa, tylko cztery, może jednak tak... Pewnie nie mam obu. Może patrzysz więc, nie? Dobra, ja, drodzy widzowie, się wycofuję z tego zadania. Ja się wycofuję.
biorę to. Ja porzucam misję. Wybaczcie mi, ja porzucam misję. Ja nie chcę więcej tracić. O, zdobyłem osiągnięcie. Super fajne co. Mroczny Harkanot, no fajnie. Wiecie co? To jest chamstwo. Chamstwo w państwie normalnie. My obsession caused this great foulness. And it is shameful that I must rely upon you to set it right. Super, zdobyliśmy gildię. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Mamy trendowatego. The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Spoko. Idź się pomodlić. Ty idź medytować. A ty idź się biczować. Sorry. Nie wiem, to było takie brutalne. Mógłbym jakby co... To by mi się przydało, wiecie? To. Więc jakbyśmy to... Nie mamy wojownika. Dwie kapłanki, jakie ty masz smartnie wyleczona mi jest 10% do stresu. Nerwowość plus 10% do stresu, joho. Ale dobrze, że jesteś wojownikiem. Chorobitość, minus 10% odporności na choroby. Nie za fajnie to wygląda. A, dobra, tu jesteś ty, ty. Ta jesteś, okej. Okay. Dobra, ja, drodzy widzowie, ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić lajka. Jeśli jesteście nowymi jakby widzami, to nie zostawcie zostawić suba. Ja się z wami już żegnam. Czy to jest... Dobra, weźmiemy sobie to. Gilded icons and dogmatic rituals. For some, atomic against the bloodshed. Jeszcze sobie tylko pokupujemy coś. Nie, tego nie chcę. W trzecim tygodniu już zginął. In time, you will know the tragic extent of my failings. Nie utrzymałeś przy życiu, sorry gościu, sorry. No wybacz. Dobra, to ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Hej, cześć i czołem. A, jeszcze jedno. Mam do was wielką prośbę. Wymyślcie imiona dla naszych nowych bohaterów. Dobra, na razie. Elo.